Przepraszam, czy wy macie pojęcie, jak to wyglądało przed klientami banku, jak mnie z pracy doprowadzała policja? Bo totalnie mu odbiło. Wpadł w pracoholizm, znalazł sobie młodszą dziunię. Ten widoczny spadek ocen bardzo mnie zaniepokoił, dlatego poprosiłam o pomoc panią psycholog. Tu są te dwie dziewczyny. Zostały pobite w swoim mieszkaniu i prosto stamtąd przewiezione do nas. We krwi nie było alkoholu. Miałam wcześniej, dawno temu, wyrok w zawieszeniu. Zakładam, że zdaje pani sobie sprawę z tego, że Agata w ostatnim czasie bardzo opuściła się w nauce. Przeszkadzasz, idź stąd. Przecież wiesz dobrze, że nie jesteś tu mile widziana. Ta dziewczyna spotyka się z naszym synem, ale my z mężem tego nie popieramy. Taki wyrok zaciera się dopiero po 5 latach. I wtedy znalazłam ten dowód. Tylko powiedzieliśmy, lepiej szukajcie naszego syna, to on teraz potrzebuje pomocy. Wiemy, jak żyje twój ojciec, wiemy, jak żyją ludzie na twoim osiedlu. To jeden wielki margines społeczny. Prawda, chciała wyłudzić od nas pieniądze. Ja pani tego nie wybaczę, zniszczę panią. Idźcie, idźcie, zobaczcie, co on tam za burdel ma. Z panem spotkam się w sądzie. Złamanie okazało się dosyć poważne i potrzebna była konsultacja z chirurgiem. Twoja inicjatywa, lepiej się przyznaj, dostaniesz mniejszą karę przed sądem. Myślałam, że skoro już tu jesteście, to możecie zająć się tą sprawą. To mój kocyk. Dostałam go od babci Kazi. Nie wiem, śniadecki albo Polak. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Który? Nie wiem. Naprawdę. Sprawdzajcie sobie wszystko. Ja nie mam z tą sprawą nic wspólnego. I naprawdę nie wiem, jak miałabym zepsuć te poduszki powietrzne. Wiem o nich tylko tyle, że są. Tu stała, ale potem rozpłakała się i wyszła ze szpitala. Wyszła? Tak, wyszła. Przepraszam, spieszę się. Dziękujemy. Wiem, że rozwiodła się pani z mężem. Nie moją sprawą jest oceniać takie decyzje. Wiem, że są trudne i czasami nieuniknione. Ale pani Paulino nie myśli, że Roman zostawił mnie dla niej. No, a było inaczej? Oczywiście. Przez cały związek robił mi wyrzuty, że nie mamy dzieci. A potem okazało się, że to on jest nieuleczalnie bezpłodny. Możecie to sprawdzić u jego lekarza. Ja również rozmawiałam z Agatą i powiedziała mi wprost. Przepraszam, ale zacytuję. Mama ma mnie w dupie. To trzeba było poczekać, aż skończę pracę. Podeszło do mnie dwóch policjantów i powiedziało, że powinnam z nimi jechać na komendę. Co miałam zrobić?